siema, Wojciech, Wojciech! 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w ramach tego czwarty Gliwicki Bieg Orkiestrowy. Proszę powiedzieć, jak, gdzie i kiedy zaczęło się bieganie z sercem? O, bieganie z sercem zaczęło się dawno, dawno temu tak naprawdę, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, czy to będzie dokładnie tak się nazywać, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaszczepiła we mnie działalność charytatywną. Wychowałem się na niej, 23 lata jestem razem z WOŚP, no i od 2 lat pojawił się pomysł na coś własnego. Jest to fundacja Biegamy z Sercem. Zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu w tamtym roku. 5 dużych imprez charytatywnych, 4000 uczestników, 350 wolontariuszy, 100 tysięcy złotych wydane na dobre uczynki. Idziemy z kijami, jesteśmy nordiko facami i też czasami biegamy, ale dzisiaj nordik. Akcja słuszna? Bardzo słuszna, co roku się do niej dołączamy. Biegacie, chodzicie raczej dla Wielkiej Orkiestry, czy jest to na cele stowarzyszenia? Dzisiaj i na orkiestrę, i na fundację biegamy z sercem, a na co dzień dla swojego serca i dla swojego dobrego samopoczucia. Będziecie się bawić, czy ostro sportowo rywalizować? Ostro sportowo się bawić. Tak jest, zabawa jest najważniejsza. A pogoda? Trochę skostniali jesteście. Pogoda jest nieważna, pogoda jest nieważna. Bez jakiejkolwiek różnicy, nie? Ku chwale spontaniczności. Łapie chwilę, nie ufam w przyszłości. Czy ktoś wtrąci się w tę licytację? Jeszcze chwila, jeszcze chwila. 20 złotych po raz drugi? Nie mam młotka, ale jakbym miał, to bym właśnie nim uderzył w stół. Sprzedane 20 złotych za ten piękny kalendarz. Wszystkie pieniądze pójdą na działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naprawdę warto wyciągnąć ten pieniążek z portfela, żeby dostać na przykład taką piękną fotografię na płótnie, a te pieniądze przecież zostaną przekazane na cel dobroczynny. Nie dało chodzić.